IAC Games i Big Bear przedstawiają grę tego pierwszego. Dzień czwarty. Odblokowałeś. No tak, dziękuję. Moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku, witajcie w kolejnym odcinku z gry Imposter Solo Kill. Tylko poczekajcie. No dobra. No i właśnie, od czego by tu zacząć? No kurde, chyba coś ewidentnie poszło nie tak, jeżeli chodzi o moją obiecaną regularność w tym roku. No właśnie. No nie udało się zadbać o to, aby w lipcu były, ja przepraszam bardzo, regularnie wypuszczane filmy. No ale wiecie, jaki jest tego powód? Dwa słowa. PlayStation 4. I platynowanie zremasterowanych trzech pierwszych części Uncharted'a. Już dane mi było dwie pierwsze części splatynować i teraz zajmuję się platynowaniem trójki. I jak się okazuje, to zaraz obok oglądania Netflixowych seriali niepotrzebnie zajmuje mi czas, a przecież jest tyle innych rzeczy do roboty, które przecież sobie obiecałem. Takie jak chociażby, no, regularność na swoim kanale oraz The Movies. The Movies, ja bardzo przepraszam, no, zapełnienie swojego drugiego kanału Michael Medy Centaury Fox, który, no właśnie, ultimatum zostało, okazało się zostać zdecydowane takie, że, no właśnie, po raz pierwszy od dawna ten kanał ominął jeden z... ominął jakiś miesiąc. Po raz pierwszy od dawna ten kanał ominął jakiś miesiąc, niestety. A wszystko przez to, że znowu dysk mojego komputera się wywalił. Znowu się odłączył. A teraz, jak widać, niestety mamy ostatni dzień lipca. No ewidentnie coś poszło nie tak w postaci zajmowania się moimi osobistymi rzeczami. Całkowicie przez to zaniedbałem obowiązki YouTube'owe. No ale dobra, oto więc na przestrzeni, kurde, całych wakacji. No miałem przyjemność sobie solidnie wypocząć, ale żeby nie było, oto kolejny odcinek z Imposter Solo Kill. Który z racji, że gra nie ma żadnego skomplikowanego celu i tym bardziej nie jest specjalnie rozbudowana, to pozwolę sobie przejść kolejne kilkadziesiąt poziomów, opowiadając wam o tym, co mnie o tych i owych rzeczach związanych z moim kanałem. Jak widzicie, tutaj odblokowałem już strój ninja oraz specjalne jego wyposażenie. Zobaczymy, jak działa katana. O kurde, na plasterki krój. Nieźle, nieźle. Oczywiście włączyłem tryb samolotowy, żeby nam żadne reklamy nie wadziły. Także właśnie. Ciach, ciach. Na plasterki. No właśnie, kurde, ninja impostor, znaczy imposter. A masz. Kurde, wniosło go w ziemię. Dobra, to ja już w sumie wolę te katany.
Aha, okej. Ładnie, ładnie. Ale nie zamierzam niepotrzebnie marnować czas na oglądanie reklam. Dobra, to ja już jednak wolę tą katanę, a tutaj jest jeszcze jakiś ciekawy łuk. Special Craft. Tutaj jeszcze jakieś moce, strzelanie z oczu a la Superman. No odblokowałem strój ninja, no i jak sami widzicie, no 144 levele miałem przyjemność. 144 levele miałem przyjemność, kurde, zajść i od tego momentu będziemy sobie dalej przechodzić tę grę. Ale pozwólcie, że... Cholera, pewnie mnie nie słyszeliście, prawda? Pozwólcie teraz, że zajmę znowu katanę. No i tak jak powiedziałem, no, zaszliśmy, jak mogliście to zauważyć, zaszedłem 144 levele dalej, czy też no, no właśnie, no, tyle, licząc na którym zakończyłem w pierwszym odcinku, czyli w sumie, czyli w sumie 21, można powiedzieć, że 23, że 123, że 124 zaszliśmy dalej. Ze 124 zaszliśmy dalej. Levele zaszedłem dalej. 123, ładna liczba. No i w sumie tak też zapewne widzicie, że się nazywa odcinek. Dobra. Te drzwi zamknę. Tego po... Niech to! Ej, no sorry, ale co jest? Teraz jest dobrze. Tego zamkniemy. Tych tutaj pokroimy na plasterki, no... Tak naprawdę cała ta gra to jeden wielki, niekończący się cykl poziomów, można tak stwierdzić. Tutaj załogowicze zostali pokrojeni. A teraz ten, na sam koniec. Ciach, ciach. No, prawdziwy ninja zawsze z kataną, kurde, lata. I się nie cyrtoli. Można zakręcić kołem. Ciekawe co mi wylosuje. No, wirtualne kasyno. Slotuj. Nie, nie, nie. Dzienna nagroda. Dzień piąty, 5 takich. Dobra, zepsujmy to i się schowajmy. No kurde, tym bardziej jak prawdziwy ninja. Ciach. I cyk. Jeden był zajęty, a drugi tylko wszystko stał i bacznie obserwował. Ciach, ciach, zostałeś pokrojony. Graniu. No bardzo śmieszne te puzzle. Aha, od tyłu. No nie, no nie, no nie. No i co to teraz zrobić? No schowajmy się w takim razie. Pokrojeni wszyscy. Ups, zauważył mnie.
widać w ogóle ten. Dobra, to o czym miałem mówić? No właśnie, znów wrobiony. No scenariusz wciąż jest w tłoku, ale jak kurde pisać scenariusz, skoro no ma się tyle rzeczy do roboty w wakacje, a niestety, jak się okazuje, niestety coś nie idzie. Kurde nie! Niech to! No, ale jak mam zrealizować tyle rzeczy w wakacje, skoro... No, ale jak mam to wszystko zrealizować, skoro tyle rzeczy w wakacje jest do zrobienia tak naprawdę innego? No, wykorzystać ten cały wolny czas, przez który jednak się obijam, bo niestety... No właśnie, YouTube. Uzależnienie dziwne od YouTube'a, a przecież... No, nawet gdybym chciał... To i tak bym się nie oswobodził z tego wszystkiego. Dobra, zamknij te drzwi, żeby nie był świadomy, co się dzieje. Cyk. Otwórz drzwi. I stary, czas na egzekucję twoją. Szkoda, że miecz nie ma żadnego ragdola. 153. Jakaś walka z bossem, bo mnie frasuje ten. O wilku mowa. I jeszcze te jego ryki, kurde. Nieźle. Maszyna sluterska. Hej! Nie. To, bo tego moza, bo ten boss zasługuje na to, aby go pierdyknąć szybko. Ale to jednak nie było to. To było ładne. Jak? No dobra, zmiażdżę cię tym. Walnęło. Proszę bardzo. Czasem wszystkie zadania. No ale cóż. No i właśnie, ja przepraszam bardzo. Znaleziono aplikację zużywającą dużo energii. A niech to. No ale cóż, to powinno nam póki co. No ale cóż, no nie przejmujmy się tym za bardzo. O czym to ja mówiłem? A tak. Ja przepraszam bardzo, no i właśnie, ja przepraszam bardzo, no, coś czuję, że no w sierpniu będzie mi dane dokończyć pisanie scenariusza do detektywa, do znowu wrobionego. No choć mogą się być też jeszcze obecne oczywiście problemy z, no właśnie. No planuję też, ja przepraszam bardzo, zrobić parę innych filmów w tym roku z racji powrotu do dawnej sprawności. No rok 2021 w każdym razie jest zdecydowanie lepszy od roku 2020. Nie mam z tym żadnej dyskusji. Czas ciebie też pokroić na salami. Pysznie, kurde.
Zamknijmy drzwi. O nie, no przecież był jeszcze ten tutaj. Teraz się nikt nie powinien zorientować. No i właśnie co do tego kanału, no i właśnie kanał Michael Media Centaur Fox. No sorry, ale no tak jak powiedziałem, czerwiec, jednak udało się kurde jeden miesiąc przegapić, a mogłem przecież zamiast tego zrobić od razu, przecież zacząć od razu zrobić ten jeszcze jeden film, a potem w czasie wakacji zacząć od razu tworzyć parę filmów The Movies, by mieć kurde już święty spokój. Ale niestety tak się nie stało. Wszystko całkowicie poszło w łeb. Znaczy, co ja mówię, wszystko. No poszło to w łeb, ale jeszcze jest cały sierpień do nadrobienia. W którym zamierzam zrobić tak, aby filmy z Michael Bay The Tower Fox zrobić je i kurde wrzucać, no, co poszczególny raz na miesiąc, a raczej od razu zrobić coś takiego, żeby planować, kurde, przekładanie premier, czy jakoś tak. No, takie rzeczy. Tutaj mi wszystko spada. Niestety. Ciekawe, ile jeszcze będzie do załatwienia rzeczy. No bo przecież jest taka funkcja, że zaplanowane przesyłanie danego czegoś. Ała. Czemu ja się tak skubię? Oho, znowu boss. Przełączamy na pałkę, ile igule jemy? Tylko błagam, stój przy tym razem. Nie! No przecież... Gdzie on, kiedy i jak stoi przy tym płomienistym czymś? Jezus Maria! No dobra, załatwię cię, ty wielki... Ty wielkoludzie, ty. Zapłon! Nie ten przycisk! No dobra, teraz srogi pierdziel mu spuścimy pałką. Dobrze. Elektryczność. Nie no, bawić się z tobą nie będę. No! Tego się nie da absolutnie rozpoznać, gdzie on kiedy staje. Dobra, on na bank teraz stoi przy tym. No wreszcie. I teraz cię spalę o to. Chociaż mogło mi to lepiej wyjść, ale za każdym razem, gdy go bije pałą, to no kurde. No straciłem w sumie orientację trochę. No dalej, kurde. Twoje naprawiłem. I twoje też.
I ciebie też. Wszystkich trzeba pomogę, by później ich zabić. Zresztą oglądałem teraz jeszcze film Bizowskiego o innej takiej, no właśnie, przeróbce Among Us na styl bardziej horrorkowy, że tak powiem. Że tam wszyscy byli impostorami, którzy chcieli zaciukać jednego pozostałego pasażera. Został zwabiony w sidła i teraz ten. Zostanie przerobiony. Na pokarm dla rybek. Czułam coś takiego. O nie, to jest ten moment, którego nienawidzę. Nie jestem aż pewien, czy to, co w ogóle robię, ma jakiś sens. I czy aby na pewno dobrze się skończy. No ale to będzie szybkie, to fakty są takie. To się nazywało bynajmniej Impostor Hide. I z racji jak, przepraszam bardzo, praw autorskich, no postacie z Among Us zostały tam zamienione na takie urocze kotki. Zresztą polecam obejrzeć, bo to jest fajne. No dobra, klucz do rozwiązania problemu. No dobra, skoro żadne z nich, to co w takim razie? Bo niestety coś mi nie świta. Co ja mam tu robić? No przyjemne to jest to klikowanie naprawdę. Ja się nawet... Przepraszam. Ja się nawet nie patrzę, co robi, tylko bezrefleksyjnie idzie do przodu. Co ja mam tu zrobić? Zabić tego? I będzie, kurde, trząsł się ze strachu, że aż nie zdarzy się zabić pozostałych. Nie znajdziesz mnie. Jezus Maria! No przecież dwa wentylacje. To jest niemożliwe, żeby mnie tutaj znalazły. Jak to możliwe? No to jest niemożliwe, po prostu, naprawdę. O mój Boże. W sumie to pierwszy odcinek z Imposter Solo Kill zajął grubo pół godziny. A ciekawe, ile zajmie w takim razie ten.
No to są po prostu takie, no niewymagające rzeczy, które możemy sobie od czasu do czasu odpalać i prezentować różne rzeczy, a bynajmniej raczej nie zamierzam z tego robić raczej zbyt wielu odcinków. No oczywiście, że mnie złapie. Nie będę marnować czasu na jakieś... dziwne rzeczy. No, pewnie się będzie zastanawiać, co się tutaj w takim razie stało. No wreszcie. I... cyk. No. Czterech porobionych, kurde. Och, nie mam siły. W ogóle ta sypialnia pogodowa jak wygląda? Okej, teraz się nieźle ustawili. Nikt się tego nie spodziewał. O nie, to znowu ten wielkolud. Znaczy ten. No właśnie. Tutaj go porazimy prądem. O nie. No dalej, zaraz ci porażę tyłek prądem. To było cudowne. Ciekawe, kiedy będzie koniec. O nie! Jak to się stało? Pytam się jak? Ktoś by chętnie zgrzytał. W ogóle co to za drzwi tam unoszące się w przestrzeni kosmicznej? W ogóle to jest jakieś białe coś tak naprawdę. Dobra, ciach Bajera odpada. Niestety. No czasem wymagają naprawdę szykownych wymysłów te wszystkie taktyki tutaj. No pozbawione sensu, bo wydaje się być niektóre działania w tej grze. No ale w sobie też takie jest Among Us. Wydaje się, że Katpuriz zresztą chyba robił właśnie przegląd memów z tej gry i tego typu rzeczy.
Dobra, będę naciskać środkowy tak długo, aż w końcu mi wyskoczy jakaś nagroda. Chyba. Mam taką nadzieję. To czy to, to? Aha. Teraz to czy to, to? Tak? Nie! A, tak! Żegnam, stary. No a ciekawe kiedy będzie ten. Ta masowa eksterminacja, ja się zastanawiam. Tu trzeba było coś zniszczyć, prawda? Tak ja. Dobra, to powinieneś zwrócić uwagę. Jaka kurde sałatka się z załogowiczów zrobiła, ja nie mogę. Znowu będzie boss z tego co widzę. Tak boss! Kurde. I o to chodzi. Ale wolę przyciszyć. Aj. No tutaj sobie emotikonami wskazują różne rzeczy. Rach, ciach, ciach. O. Już myślałem, że mnie przyimpostorzysz. To się źle skończy. Wiedziałem. Raz, dwa, trzy. Ciach, ciach. Do wentylacji. I nic kurde nie widzieliście. Cyk, cyk. Następny boss, jak miło. Jej! Nie będę strzelać do niego strzałami kupidyna. Okej, gramy daje wyraźny sygnał, gdzie mam ten. To służy do tego. To służy do tego. Nie! No dobra, zaryzykujmy. YOLO. Uff. No, pokonałem cię, draniu, ponownie.
Ja się zastanawiam, kiedy będzie ten. No chyba, że aktywuje się to jedynie w momentach, kiedy... Kiedy może... Kiedy... No właśnie, spreading kill, te sprawy. Bo właśnie w poprzednim odcinku była taka masakra na czele z... Była właśnie taka masakra. Killing free. No właśnie. Dobra, załatwmy tego typa. Schowajmy się. Tego też pokroimy na mielone. No kurde, ninjowe suchary, ja bardzo przepraszam. Suchary jak krakersy, mniamy. Co się mnie czepia, stary? Ale przecież wtedy by zauważył twoją śmierć. O co tu chodzi? No czas szybko coś mija w tej grze, ja bardzo przepraszam. Choć prawda jest taka, że... Nie rób tego. Bardzo bym chciał porobić coś innego. Zresztą no spróbuję uruchomić po nagraniu ten buff disk swój komputerowy i wszystko się okaże. Dobra, wy obydwaj nie będziecie tego widzieli. Tutaj coś zepsuje. No jasne, że przyjdzie kolejny. No to było oczywiste. To było najoczywistsza rzecz na świecie. Uważaj, bo wypadniesz poza ten. To się skończy, prawda? Uff. No, tym razem nie. I chodź tu na kubkę. Haha. Z ciał pociętych. Zmasakrowanych, kurde. O, no nie. Co ja, przepraszam bardzo, mam tutaj zrobić? Run. Okej, znowu się coś zepsuło tutaj, jak widać. Naprawmy to. I jeszcze tego dobijmy. No proszę bardzo, jak idealnie. Te wstążki, kurde, powinny być ludzkie. Powinny być chyba jakieś obcięte ciała, czy coś. Nie, żeby coś. Co ja mnie?
No kurde, to nie ma żadnej różnicy przecież. Ale nie, zdaniem gry jak najbardziej ma. To jest oszustwo. Ja powinienem chyba się... Powinienem chyba sporo zainteresować, jeżeli chcę. O Boże. Ostatnim razem, jak też oddałem się codziennemu życiu w pełni, to mój kanał miał kilkumiesięczną przerwę. A jak widać, jeżeli mi się nie uda, to mówi się okaże Jezus Maria. Wtedy mówi się okaże się mieć kurde przerwę zaledwie zaledwie dwumiesięczną. No od maja nie ukazał się żaden film, ale w samym środku roku nic się nie ukazało. Czyli no w czerwcu. No dobra, dalej. Załatwmy tego typa. Teraz wejdźmy do jego kryjów. Teraz wejdźmy do wentylacji, która jest pod nim. Aha, on... O kurde! Bo przecież nie pamiętam. Nie potrafię sobie do końca przypomnieć, ile by zajęły te co poszczególne poziomy tak naprawdę. Znowu ten duży lamus, o Boże! No dobra, niczym ninja, kurde! No dobra, niczym ninja, kurde, go załatwimy! Co mi szkodzi? Przestawmy pewne kable. Dostał! Tutaj go zapalimy. Parą. A teraz śpi. To był błąd, stary. Ten dźwięk uderzenia. Naprawdę? Jakie spojrzenie? Aż mi się przypomniały różne rzeczy. Ciekawe, kiedy mi się uda dotrzeć do krańca gry, tak naprawdę. To też nie ma żadnego znaczenia. No dobra. To się udało. O kurde! No i poszedłby tam ten załogowicz. Ciach, ciach! No to imagine diabełka, kurde. Nie wiem, czy w sumie poprzednio na to zwracałem uwagę, ale chyba nie. Tak mi się wydaje. Serio, wszyscy z nich was wie na bułapkę. I takie domino aż się utworzyło. No super. Zobacz, że tecie to potrafi być takie zabawne sytuacje z ciałami, że to jest po prostu niepojęte.
Pozwól kolego, że to naprawię. No, jakiś dobry uczynek. Tutaj drze się na swoich współpracowników, że coś jest nie tak. Niezgadne, trzeba było się schować. Oczywiście, ale w którejś z tych krat wentylacyjnych pożary są po prostu losowe. Bardzo się cieszę z tego powodu, że nie zdążyłeś zaalarmować swoich pozostałych kumpli. No kurde! No dobra, wszystkich tutaj przekroję. Nic się nie stało. No jakieś cholerstwo się tam zepsuło. Ciach, ciach. Ciach, ciach. To było sprytne, naprawdę. Boss nadciąga, boss nadciąga, boss nadciąga. Znowu. No jasne. To boss jest wielki, boss jest zły. I ma bardzo dużą, maczugę. Wygląda na to kosmiczną. Spokojnie, jestem takimi gościami się mierzyłem, chociażby walczyłem z przywódcą tajemniczej sekty w rozpadającym się mieście pustynnym. Jeżeli kto wie, ten wie. Albo strzelałem do kuloodpornego zbrojniarza wojennego, tego w zaginionej krainie między górami. Między lasami. Między górami. Padł na ziemię przeciwnik. Knockout. No i końcowe wyzwania będą raczej takie prostackie. Nie, 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 mnie tu nie było. Kurde, ninja impostor robi swoje, ale nie w taki sposób. Nie o to chodziło. Plask. Rach, ciach, ciach. No, nieragdolowe zgony. Ciekawsze, przyznam się szczerze, że były te ragdolowe. A niech to. Zwierzątko wygrane. Okej, automatycznie, nie, tutaj się schowałem za tym. No ale fajnie, że wszystkich czterech można, aż czterech do czterech przeciwników załatwić bez żadnego tego. Ten się zastanawia, co się dzieje, co tu się stało, ta przerażona mordka. No już! A bardzo bym chciał nagrać kiedyś jakąś grę z PC-ta, tylko że niestety do nawet najbardziej amatorskich zagramerów nie mam ku temu umiejętności, a szkoda. Bo bardzo by się przydało. Specjalne oferty, postacie popkultury, kurde, te wszystkie w imitacji, kurde, Among Us. Tutaj wpadnij pod siedzenie. Niech twoje złoty wpadną pod siedzenie, a ty też niech wpadaj. Główna kazielnica statku, kurde. No i tutaj są dialogi pomiędzy postaciami.
No, 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 wydącha stąd. Hugh rozmawiają. Ojdź! Nieco się spóźniłem. To raczej nie tak powinno wyglądać. Ale zrobimy to. Przejdziemy tą grę za jednym posiedzeniem. Nie? No i cóż, no, mamy nadzieję, że kurde te wakacje uda się jakoś się ten, bo pierwsza ich połowa już minęła. Został jeszcze cały miesiąc. Tak więc życzcie mi powodzenia. A ja tymczasem dokończę kurde rozgrywanie tej gry. W międzyczasie. Dobra, czyli chyba zamykać nie muszę. O, od razu pójdę do tego gostka i go zabiję z zimną krwią. No, oczywiście, że boss. Jak żeby mogło być inaczej? No dawaj tu, przywalę cię zaraz tym młotem. Boom. Dostał. Teraz przy tych kablach jest. Kościół. I na sam koniec tego. Pałął go w łeb. Pałął kurde ninja. A ciekawe jak ona wygląda w tym trybie reklamowym, bo niestety póki co na nic się takiego nie natrafiłem. No, no bo to niestety zawiera reklamy, a ja wolałbym ich raczej nie puszczać tutaj w tym miejscu. Mój procesor mojego telefonu trochę się grzeje. Haps. Ojojoj, nie o to chodziło. Haps. Haps. I ciach, ciach. Chowam się. Ten naprawi drzwi i przez nie przejdzie. I też zostanie... skreślony. Wlazłem w stół. Jego zwłoki zostały schowane. Bardzo dobrze. No oczywiście, że ten się wkurzy, a niestety by na niej zbyt wiele wrócić tutaj nie mogę. Dobra, teraz. I chowaj się do wentylacji. Zauważył ciało, no jak nie może było zauważyć tego przekrojonego typa. Rach, ciach, ciach. Dobrze. Dobra, tutaj tylko jednego typa muszę załatwić. Wyskoczył, bo jest jeden. A, przez wentylację, no dobra.
Będąc w wentylacji zepsułem te drzwi. No spoko. No chyba, że tutaj były jakieś sekretne kable. No i ciach, ciach. Proszę bardzo. Jak ja uwielbiam tę perspektywę. No i wreszcie, kolejny boss. Załatwmy go tym tą dużą rzeczą. A teraz ty. I na końcu znowu. O! Tak jest. Pokonano. W jakże elegancki, choć potencjalnie niehonorowy sposób. W tam drugim pokoju gra piosenka, o której myślę, no nie w grze, tylko u mnie w domu. No bo no you gotta be, kurde, kawałek mi wżyrył się w pamięć tak w ogóle. Nie żeby coś. Dobra, zepsujmy to i wniknijmy do podłoża. Tutaj się ci nadal kłócą. No i teraz są, kurde, bezradni, bezbronni i bezradni jednocześnie. Nic nie widzieliście, koledzy. Ten nasz stanął z przerażenia. No witaj, kochasiu. Ty też się zajmij tym. Co z tego, że mam na sobie strój ninji? To się skończy zapewne. Albo nie. Znienacka, czekałem tuż za drzwiami. Diabeł. Ewidentnie. No dobra. No i w ten sposób, drodzy państwo, doszliśmy do końca. Doszliśmy, zatoczyliśmy koło. Bo właśnie ta gra okazuje się składać z kilkudziesięciu, dokładnie tak, poziomów, które się regularnie powtarzają. No i cóż, no to by było na tyle mojego zgrywania ninży w Among Us. Czy się pojawi kolejny odcinek? Nie wiem, ale wiem na pewno, że... Ale wiem na pewno, że ten odcinek był takim troszkę wyjaśnieniem na tle z postaciami z Among Us. Na tle z zabijaniem przez impostora pozostałych załogowiczów. Tak czy owak, to by było wszystko na dzisiaj. Widzimy się w innych materiałach na kanale i obiecuję, że w sierpniu uda się zadbać o odpowiednią regularność, tylko trzeba będzie znaleźć jakąś odpowiednią serię do nagrywania. No nie wiem, coś się znajdzie. A tymczasem do zobaczenia.